Halo, halo kochani! Dzisiaj przechodzimy do tego przepięknego słonika. Oczywiście słonika LOL Surprise, który niedawno przeszedł wielką metamorfozę. Dzisiaj pokażę Wam drugi sposób, jak zrobić fajnego właśnie słonika LOL Surprise. Koniecznie! Teraz szybciutko na dole w komentarzu piszcie mi, jakie inne metamorfozy zwierzaków chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zrobiłam już ich bardzo dużo, ale czekam na resztę Waszych pomysłów. Ten słoń to prawdziwy gigant. No nie ma co się dziwić, afrykańskie słonie są naprawdę bardzo duże. Tutaj jest jakby główka i połowa ciała połączona z całym tułowiem słonika. Ja Wam teraz pokażę inny fajny pomysł. Bierzemy sobie tę główkę, która już jest praktycznie skończona, idealnie już jest po metamorfozie i bierzemy jakieś dowolne ciało naszej laleczki. I nasz słonik może przecież wyglądać w ten oto sposób. Tylko, że całe ciało tutaj musi zostać pokryte niebieską farbką. Ja oczywiście takie niebieskie farbki mam tutaj przygotowane. Zaraz sobie sprawdzę, która z nich będzie pasować idealnie. Będę chciała uzyskać taki oto błękitny kolor. Myślę, że ten sposób będzie dla Was o wiele łatwiejszy, ponieważ na pewno w domu macie jakieś laleczki LOL Surprise, a nie zawsze macie takie duże ciałka, jakie ja tutaj miałam. I dobra, ja już wiem, którą farbkę wykorzystam. To na pewno będzie ta pierwsza, bo ma ładniejszy niebieski kolor. Ale do tego będziemy potrzebować jeszcze dużo, dużo białej farbki, aby zrobić taki przepiękny, błękitny. Przez pomyłkę bym sięgnęła po czarną farbkę, a tego tutaj kompletnie nie chcemy. Dużo, dużo białej. Do tego jakiś czysty pędzelek, ja będę używać takiego płaskiego i zaczynamy mieszanie. Dokładamy białą farbę i słuchajcie, myślę, że tutaj całość w ten sposób wymieszam. Zobaczcie, jaki ładny odcień już nam powstaje i za chwilę możemy zacząć malowanie. Sięgam po to moje piękne ciałko i tradycyjnie zaczynamy od nóżek tutaj i od razu Wam mówię, tutaj na pewno będzie potrzebne jakieś dwie albo nawet trzy warstwy tej farbki. W ogóle zauważyliście, że ten słonik to jest chłopak, a ja tutaj mam ciało dziewczynki. No trudno, tego akurat nie będzie w ogóle widać. I cały czas proszę Was, kochani, piszcie na dole w komentarzu, jakie inne metamorfozy chcielibyście zobaczyć, bo ja już zrobiłam pająka, pandę, misia, motylka, jelonka, żyrafę, zebrę, lamę i słonia. Wszystko to będzie na moim kanale, albo już się pojawiło, więc bądźcie czujni. Pierwsza warstwa już wyschła, jak widzicie maluję na początek połowę ciała, żebym miała za co tutaj trzymać. Teraz dokładamy drugą warstwę, ja sobie najpierw wyczyszczę troszeczkę pędzelek. I pamiętajcie, aby te warstwy były mega, mega cieniutkie. Wówczas ten kolor będzie naprawdę fajnie pokrywał wszystko i będzie idealnie wtedy wyglądał. Teraz pupa z tyłu. Jestem ciekawa, co Wy teraz robicie w domu, kochani. Szkoda, że nie możemy sobie tak na żywo porozmawiać. No chyba, że uda mi się, wiecie, na premierę zdążyć, to wtedy do Was napiszę. Ale niebieski kolor to jeden z moich ulubionych, dlatego bardzo lubię tę metamorfozę Lola w słonika. I jeszcze tutaj stópki na dole. No dobra, słuchajcie, chyba jest ok. Teraz znowu czekam, aż wyschnie i będę malować górę. Jak już całe ciałko jest pomalowane na niebiesko, zobaczcie, wszystko idealnie wyschło, to mam teraz na pędzelku nieco ciemniejszy kolor i zacznijmy sobie może tutaj od rączek. Ja je będę nieco ciemniej zaznaczać. Zrobimy takie cieniowanie właśnie na rączkach i na pewno jeszcze na nóżkach.
to wygląda, całe ciało jest niebieskie, troszeczkę jak od kosmity. Co ma słonik? Oczywiście ogon. Ja tutaj sobie przyszykowałam taki ogonek, tylko nie wiem, czy on czasem nie jest za długi, no zobaczcie. Chociaż może to by było fajne, gdyby on taki długi był i by tutaj wystawał. No dobra, i jego również malujemy na niebiesko. Korzystam cały czas z tych samych farbek. I tutaj gdzie niegdzie ten ogon będzie jaśniejszy, gdzie niegdzie ciemniejszy. Myślę, że akurat w tym przypadku może nawet jedna warstwa wystarczy. Tam-tadam! Wszystkie elementy są już gotowe, ale ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Podczas poprzedniej metamorfozy nie poprawiłam oczu mojego słonika. On ma nadal takie oryginalne jak LOL Surprise. Sięgam zatem po najbardziej cieniutki pędzelek, taki, który zawsze właśnie używam do metamorfozy oczu. I poprawiamy te oczy. Zaczynamy od białego koloru. Zaznaczamy tutaj pasek na dole. Dookoła, a następnie będziemy przechodzić do kolejnych kolorów i ja chcę, żeby mój słonik miał oczy błękitne. Oczka już są zrobione i takie oczy ja zdecydowanie bardziej lubię. Wiem, że one wyglądały bardzo podobnie przed chwilą, ale ja lubię je sama pomalować. Sama lubię dodać tego swojego koloru. Mam już białą farbkę. Czas teraz na źrenicę, żeby nasz słonik mógł na nas popatrzeć. Kropeczka, może troszeczkę większa. Z jednej strony. I kropeczka jeszcze taka sama z drugiej strony. I teraz możemy zrobić nieco takie mniejsze kropeczki albo jakieś krzyżyki. Wiecie, taki błysk w oku dodać. To już zależy od tego, co Wy tam chcecie. Ja może zrobię takie nie krzyżyki, tylko gwiazdki z jednej strony. I oczywiście to samo z drugiej strony. Co? Ja już skończyłam. Teraz wkładamy tylko głowę. O rany, wiecie co, ja ją pomalowałam, żeby ona się tutaj zmieściła. Skakuj. Dobra, jest. A, jak to pięknie wygląda! Wow! Mega! Do tego jeszcze ten ogon. Wiecie co, ja go przykleję na samym końcu. Dlatego, aby wiedzieć, w którą stronę on ma być skierowany. Kropelka kleju. Kleju na gorąco, przeźroczystego. I ten ogonek tutaj, gdzie pupa, no nie oszukujmy się, tutaj na samym środku. Przyciskam i czekam chwilę, aż to wyschnie i będzie słodko wyglądać. Jeszcze chwila. I tak oto prezentuje się ten piękny, piękny słonik. Słonik cały niebieski. Możecie go sobie teraz porównać z tym dużym słonikiem, którego robiłam wcześniej i dajcie mi znać na dole w komentarzu, który z tych słoników podoba Wam się bardziej. Błękitny, kochany słonik dołączył do mojej zwierzęcej rodzinki. Zobaczcie, mamy tutaj jelonka, żyrafę, lamę, zebrę, a teraz jest jeszcze słonik. No oprócz tego mam jeszcze troszeczkę więcej tych zwierzątek. Może kiedyś nagram dla Was taki duży odcinek, gdzie Wam pokażę moje wszystkie zwierzęce metamorfozy. I wiecie co? Teraz to ten słonik przypomina mi troszeczkę słonika Dumbo. Do usłyszenia już jutro, wkrótce na kanale kolejne metamorfozy i może wkrótce powrócę do tego wcześniejszego formatu i będę dla Was nagrywać jeszcze jakieś bajki, bajki z LOL Surprise. Do usłyszenia, pozdrawiam Was kochani, pa pa!